Mysłowicki Festiwal Kolędowania. To już czwarta edycja tego festiwalu. Gościliśmy różnych gości na przestrzeni ostatnich 3 lat. A dzisiaj będziemy mieli przyjemność wysłuchać niezwykłej wykonawczyni, myślę, że bardzo bliskiej Państwu sercom, bo wiem, że kiedy Pani Irena występowała u nas po raz pierwszy na wprawdzie w innym miejscu, w bardziej kameralnej atmosferze, zgromadziliśmy naprawdę sporą widownię i dzisiaj widzę, że są z nami osoby, które były również na tamtym pierwszym koncercie. Bardzo się cieszę, że Państwo przyszliście. Jaka jest idea tej imprezy? Idea jest taka, że mamy zamiar wprowadzić się w takiej kameralnej, miłej atmosferze w nastrój świąteczny. Święto już tuż, tuż. Mamy zamiar tą tradycję kontynuować w następnych latach. Mam nadzieję, że Państwo będziecie z nami. Ja wiem, że teraz przy okazji tego pośpiechu przedświątecznego w różnych miejscach typu sklepy, hipermarkety, ale również w naszych domach jesteśmy wręcz bombardowani różnymi wersjami kolęd i pastorałek. Nie zawsze to wygląda i nie zawsze to brzmi tak, jakbyśmy chcieli. Mam nadzieję, że dzisiaj uraczymy Państwa naprawdę dobrą muzyką. A przy okazji mam nadzieję, że Państwo wejdziecie w taką interakcję z Panią Ireną, która ma niezwykłą umiejętność zjednywania sobie publiczności i stwarzania bardzo, bardzo ciepłej atmosfery. Proszę powitać na scenie Pani Irena Staniek z akompaniamentem Pani Ingi Madej. Życzę przyjemnych wrażeń. Yeah.
zaśpiewamy.